Dzień dobry. Witam ponownie. A właśnie dzisiaj zapraszam państwa na drugą część nagrania pod tytułem Kuglarskie sztuczki w sektach pentakostalnych i w i właśnie w tym nagraniu y cytuję państwu dokładnie y jak y cytuję dokładnie w spory fragment tekstu z artykułu pod tytułem sporadnika charyzmatyka, który znajdą Państwo na stronie Reformowanie Info. Dla przypomnienia, charyzmatyczni hochsztaplerzy używają rozmaitych sztuczek, żeby sprawić wrażenie, że ich moc, ich siła pochodzi od Boga. I to są, tak, to są podróbki darów Ducha Świętego, które możemy znaleźć w Biblii. Charyzmatyczne sekty są bardzo rozpowszechnione i na ogólnie, charyzmatyczne, zielonoświątkowe i także mamy ich odpowiednik w kościele rzymskokatolickim, we wspólnotach neokatechumenalnych także, gdzie ludzie modlą się bezsensownym bełkotem czy w różnych odmowach w Duchu Świętym, w koinonii, etc. I teraz przejdźmy do kolejnej sztuczki, uzdrowienie placebo. Dokładnie cytuję dalej informację z artykułu z poradnika charyzmatyka. Uzdrowienie placebo to skomplikowany cud, który wymaga dobrego przygotowania. Jest uzależniony od tego, czy osoba, na której cuda dokonujesz, była w stanie podatności na sugestie. Możesz to osiągnąć np. przez użycie świętego śmiechu, monotonnej i powtarzającej się muzyki lub też przez powtarzanie Świadectwo o uzdrowieniach. Zbuduj atmosferę oczekiwania poprzez opowieści o uzdrowieniach, jakich wcześniej doświadczyłeś i jakich dokonałeś. Kluczem do sukcesu jest przesada. To nie kłamstwo, ile wzmacnia wiarę. Najpierw użyj słów wiedzy, aby znaleźć odpowiednich kandydatów. W ten sposób zapewnisz sobie, że będziesz miał do czynienia z osobami podatnymi na sugestie. Jednocześnie możesz wybrać, jak poważne symptomy chcesz uzdrowić. Najłatwiej mieć słowo wiedzy o bólach stawów, mięśni głowy i tym podobnych dolegliwościach, gdyż w zasadzie każdy człowiek ma z tym problemy. Jest to trafny wybór, ponieważ bóle te i ich odczuwane zależne są od stanu umysłu i humoru. Efekt placebo nie zawsze działa, dlatego musisz mieć plan B. Jednym z ciekawszych jest powiedzenie, że chora osoba musi wykazać wiarę i wyznać uzdrowienie przed jego nastąpieniem. Daj im mikrofon i zachęć do wyznania wiary. Zawsze unikaj chorób z widocznymi ich skutkami, jak na przykład amputowane kończyny, choroby powodujące zmiany skóry, oparzenia itd. Ani placebo, ani wyznanie wiary na to nie skutkują. Ja, Jeśli możesz, diagnozuj różne rodzaje bólów pleców. Poproś kandydata, aby usiadł na stołku i podniósł nogi. I teraz albo wykrzywi nieco jedną nogę, tak by wydawała się krótsza, albo ściągnij nieco but, co da ten sam efekt. Potem powiedz, że to jest właśnie przyczyną bólu. Niech potem wszyscy zobaczą, jak krótsza noga rośnie na ich oczach w czasie, gdy ty się modlisz. Unikaj uzdrawiania z raka i innych groźnych dla życia chorób w ten sposób. No, chyba że jesteś uzdrowicielem, który nie działa w jednym miejscu, lecz podróżujesz od kościoła do kościoła i na Twoje spotkania przychodzą ludzie z różnych społeczności lub działasz z przypadkowo spotkanymi na ulicy osobami. Wtedy dobrze jest mieć ze sobą kamerę i pomocnika operatora, aby wywrzeć odpowiednie wrażenie, a ewentualne nieudane próby uzdrowienia można łatwo wyciąć z materiału. Możesz spowodować, że pacjent poczuje się lepiej na jakiś czas. Na jakiś czas, ale zawsze wypada to nieco głupio, gdy, gdy ponownie spotykasz uzdrowioną wcześniej przez siebie osobę, której choroba wróciła, lub, lub gdy ta osoba umrze z powodu tej choroby. Ważne! Efekt placebo zazwyczaj znika po krótkim czasie, dlatego musisz unikać odpowiedzialności za nawrót choroby. Informując zawczasu uzdrowionych, żeby, otrzy, żeby trzymali się mocno wiary w uzdrowienie, aby choroba nie powróciła, to powinno zrzucić odpowiedzialność na uzdrawianego. Pamiętaj też o absolutnym zakazie uzdrawiania w szpitalach, na oddziałach chorób nieuleczalnych. No, chyba, że pragniesz końca swej kariery. Kulawi chodzą. Nie ma nic bardziej efektownego i imponującego niż widok kulawej osoby odrzucającej kulę albo podnoszącej się z wózka inwalidzkiego. A to ponieważ ludzie, którzy nie chodzą o kula ani nie jeżdżą na wózku, nie zdają sobie sprawy z tego, że ci, którzy ich używają, nie są całkowicie od nich zależni. Zawsze po modlitwie z nałożeniem rąk poproś o chorą osobę, aby spróbowała iść troszkę. To sytuacja, w której nie możesz nic stracić. Chory po modlitwie zawsze czuje się czasowo lepiej. Psychologiczny efekt placebo. A ty odbierzesz sławę za to, że chory mógł przejść się kawałek bez kul, pomimo że mógł to uczynić wcześniej, nawet bez pomocy twojej modlitwy. Wielu używających wózków inwalidzkich może przez krótki czas stać o własnych siłach, a niekiedy nawet zrobić kilka kroków z niewielką pomocą osób trzecich. A to ciągle nieco ryzykowne. Możesz uniknąć ryzyka i w tym samym czasie pokazać chrześcijańskie miłosierdzie osobom o słabych zdolnościach motorycznych. Wystarczy, abyś miał w pogotowiu przygotowane krzesła na kółkach ustawione zaraz obok wyjścia. Postaraj się, aby uzdrowieni, w cudzysłowie oczywiście, przez ciebie zostali doprowadzeni do tych krzesełek przez gospodarza spotkania oraz wywiezieni w miejsce, z którego nie będziesz dla nich widoczny. Upartych czyli tych nie dających się wyleczyć, oskarżaj delikatnie o brak wiary. Skrzeszenie zmarłych. Komuś może się wydawać, że to najtrudniejszy cud, a faktycznie jest odwrotnie. To najłatwiejszy z wszystkich cudów w repertuarze charyzmatyka. Warunkiem tego jest twoja wiarygodność, którą musisz zbudować przy wykorzystaniu pozostałych sześciu cudów. Trick polega na tym, Pamiętaj, aby wskrzeszonej osoby nie było na spotkaniu oraz by niemożliwym było dotrzeć w jakikolwiek sposób do osoby, którą wskrzesiłeś. Możesz snuć historię wskrzeszenia, jakich dokonał przez ciebie Bóg, najlepiej w odległych krajach, aby szansa weryfikacji była jak najmniejsza. Upewnij się, że nikt nie zna osoby, którą wskrzesiłeś. Im bardziej anonimowy nieboszczyk, tym mniejsza szansa na weryfikację. Tak jak w przypadku zdrowień wymyślonych przez Ciebie historii, dotyczy zasada skrzyżowanych palców. To nie kłamstwo, o ile wzmacnia wiarę. Gdy coś pójdzie nie tak, coś poszło źle, jakiś cud się nie udał, żaden problem, poniżej kilka technik, których możesz używać, aby uratować twarz zapędziłeś się za daleko i próba dokonania cudu poszła źle? Na przykład próbowałeś przywrócić możliwość chodzenia komuś naprawdę sparaliżowanego i faktycznie yy, przykutemu do wózka inwalidzkiego? Oto triki. Zrzuć winę na brak wiary u tej osoby. Nie mów tego bezpośrednio to, yy, bezpośrednio, to brzmi nie po chrześcijańsku, raczej nadaj temu formę zachęty do zdobycia większej wiary. Przekaz jest ten sam, ale brzmi łatwiej pozytywnie. Nie stój zbyt długo przy osobie, na której nie wychodzi. Jeśli musisz się poddać, powiedz, że czasem uzdrowienie przychodzi stopniowo. Jeśli ktoś wykaże, że wszystkie cuda, jakie czynisz, może dokonać bez pomocy Boga i przez to wskazują, że Twoje cuda są fałszywe, oskarż ich o to, że w ten sposób osądzają wszystkie cuda jako fałszywe. Natychmiast przytocz przykład faryzeuszy, którzy tak samo mówili na cuda Jezusa. Wśród chrześcijan przyjęte jest, że w każdej dyskusji zwycięża ten, kto pierwszy oskarży swojego rozmówcę o bycie faryzeuszem. Zatem musisz to uczynić tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Musisz być pierwszy. Innym oskarżeniem, jakiego możesz użyć do obrony, jest stwierdzenie, że krytykujące cię osoby gaszą ducha, zasmucają ducha świętego, nie są otwarte na to, co Bóg czyni, że nie chcą uzdrowienia dla chorych.